Dzień dobry Państwu. Zapraszam na wydarzenia Telewizji Zabrze. Zobaczcie, co dzisiaj dla Państwa przygotowaliśmy. Rodzina jako fundament człowieczeństwa to tegoroczne hasło 17. edycji Metropolitalnego Święta Rodziny. Ktoś powiedział, że ludzie to ptaki, którym ktoś jedno skrzydło odkręcił. To już tak naturalnie wyszło i myślę, że tak pozostanie, że Zabrze będzie koordynowało działania wokół tego święta. A to jedna wielka przyjemność. Mamy wielu przyjaciół, którzy angażują się w realizację Metropolitalnego Święta Rodziny. 17 raz. To pokazuje, że to święto jest takim naturalnym elementem życia naszych miast. Pokazujemy to, co robimy, ale chcemy też wychodzić naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców naszych rodzin i chcemy z jednej strony się wsłuchiwać, z drugiej strony realizować zadania, na które czekają, ale to, co najważniejsze, chcemy być razem i razem głośno chcemy mówić, jak ważna jest rodzina. Metropolitalne Święto Rodziny wypromowało ideę powstania w ogóle metropolii, bo to jest coś niesamowitego i skupianie się właśnie na tematach związanych z rodziną, to jest tak istotne, bo przecież metropolia to rodziny, a rzeczywiście hasło, które dzisiaj jest rodzina fundamentem człowieczeństwa, to jest właśnie istota, bo tym jesteśmy, co wynosimy z rodziny, czyli wszystkie wartości, które nam towarzyszą w życiu, to właśnie przede wszystkim z rodziny wynosimy. Rodzina jest niezwykle ważna dla rozwoju indywidualnego, bo tam przecież się rodzimy, tam kształtują się nasze charaktery, tam powstają też nasze osobowości, tam uczymy się rozwijać, jeśli chodzi o nasze moce, umiejętności, sprawczości, ale tam też uczymy się radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, które praktycznie napotykamy w naszym rozwoju. Dlatego ważne jest, abyśmy mocno zwracali uwagę na to, co dzieje się w tej podstawowej komórce społecznej, bo ona ma niewątpliwy wpływ na rozwój całego społeczeństwa. Dobrze, że to święto to nie jest jakaś wyprawa na księżyc, to znaczy rzecz, która się zdarzy jeden dzień czy przez kilkanaście dni i potem pustka. Ono właściwie pokazuje to, co się dzieje na co dzień w instytucjach świeckich i kościelnych, a czego celem jest pomaganie rodzinie, która ewidentnie pomocy wymaga, ponieważ jest bardzo osłabiona dzisiaj. Więc dobrze, że jest taka inicjatywa. Dobrze też, że ta tegoroczna edycja jest skoncentrowana na czymś bardzo fundamentalnym, czyli na człowieczeństwie. Jaki będzie człowiek, na ile on będzie dojrzały, jak będzie ukształtowany, jaki będzie miał system wartości. No takie będą rodziny. Tej małej rodzinie, naszej rodzinie, chcemy poświęcić trochę miejsca i uwagi, ale ta mała rodzina pewnie będzie budowała silne, nasze, duże, metropolitalne rodziny. O Karolu Goduli w stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej rozmawiano podczas spotkania autorskiego z Krzysztofem Lewandowskim, autorem książki Karol Godula – Zostać milionerem. Wydana po raz pierwszy w 2010 roku książka doczekała się w roku ubiegłym kolejnego wznowienia. Historia Górnego Śląska od lat niezmiennie fascynuje i stanowi inspirację dla wielu z tych, którzy próbują zawrzeć te intrygujące opowieści w książkach. A opowieść ta żyje dalej dzięki czytelnikom, którzy poszukują kolejnych źródeł tych historii i przekazują ją dalej. Jedną z nich jest z pewnością historia Karola Goduli. Wśród publikacji na jego temat cieszących się popularnością i jest wydana po raz pierwszy w 2010 roku książka Krzysztofa Lewandowskiego pod tytułem Karol Godula – Zostać milionerem. I właśnie jej poświęcone było spotkanie z autorem książki, które odbyło się w stacji Biblioteka w Rudzie Śląskiej. To jest w ogóle zupełnie zapomniana do bardzo długo postać. I to mnie boli, bo historia jego życia i historia Joanny Gryzik, jego pasierbicy, powinna być sfilmowana, bo to jest tak niesamowita historia i nie ma takiej drugiej w Europie. Dziewczynka, która jako trzylatka została adoptowana i w pewnym momencie była dziedziczką większej fortuny niż królowa Wiktoria. Kiedy pytam uczniów, czy wiedzą, kim był Karl Godula, nie wiedzą. Wiedzą, że jest jakieś wzgórze, wiedzą, że jest ulica. To jest osoba, która jest dla nas odzyskana dopiero latem jakieś 20-30 lat temu, ale i tak nie ma takiej pozycji, jaką powinien mieć.
dlatego tym bardziej cenne są książki, które przywracają taką pamięć. Jestem w połowie książki. Książka jest dla mnie bardzo dobrze napisana, ponieważ jest napisana w takim językiem opowiadacza. To jest napisane w formie takiej powieści, że to przeczyta moja sąsiadka, moja matka i moja córka. Język jest niesamowity, jest tak barwny i ta osoba ma energię, krew, mięso i osobowość. I takiej chyba postaci brakowało. Bo takie książki rozbudzają ciekawość, jeżeli chodzi o osoby, bo nie tylko o Karoli Gotulisie szukałem informacji, ale również o Joannie Gryzik, która odziedziczyła, czy o członkach, którzy byli tam opisani w tej książce, jego przyjaciołach, chociażby rodzina Giszów z Katowic. Książka zawsze jakoś tam nas kierunkuje w jakąś stronę i w szczególności to, że Śląsk ostatnio jest popularny, modny. Jeżdżę po różnych spotkaniach i widzę, że ludzie coraz bardziej są ciekawi właśnie tej bliskiej historii nieznanej nam. Po przeczytaniu książki zainteresowała mnie postać, bo zupełnie nie znałem Karola Goduli, nie znałem jego działalności. A po przeczytaniu książki szukałem innych źródeł informacji na temat Karola Goduli. Dlatego przeczytałem książkę, że zajmuję się trochę turystyką, oprowadzaniem i wykorzystuję informacje z książki do swojej pracy. W swojej pracy mogę opowiedzieć innym o Karolu Goduli, którzy nie znają zupełnie tej postaci. Rzeczywiście historia jest niezwykła. Ponieważ był kaleką, został okaleczony, nie wiemy dokładnie w jakich okolicznościach. Bardzo prawdopodobne, że pilnując lasu Balestremów został też oszpecony. No i wydawałoby się, że życie dla takiej osoby, zwłaszcza w tamtej rzeczywistości, się kończy, a tu absolutnie nic z tych rzeczy. Piękny rozwój kariery, najpierw jako zarządca dóbr Balestremów, potem już własne interesy, no i stanie się takim patronem tego górnośląskiego przemysłu, bo on w zasadzie był liderem, on wyznaczał kierunki, był nazywany królem cynku, no i najważniejsze, co przeszło do historii, zaskoczył wszystkich tym, co zrobił ze swoim majątkiem, zapisał ten majątek niespokrewnionej ze sobą małej dziewczynce i co się okazało, znowu Gudola miał rację, ponieważ ona wielokrotnie pomnożyła ten majątek i okazała się jeszcze większym geniuszem biznesu niż sam Karol Godula. Co sprawia panu największą frajdę? Wyszukiwanie tych faktów, czy budowanie wokół tego historii? Bo też, mówmy się, trzeba mieć wyobraźnię, żeby to wszystko zobaczyć swoimi oczami i przekazać czytelnikowi w takiej formie. Mi największą frajdę sprawia łączenie pewnych faktów i pewnych kropek. Są postacie, o których wiemy niewiele, wiemy coś, wiemy, że są jakieś punkty w przestrzeni, nie wiemy, co jest pośrodku. I teraz pytanie, w jaki sposób to logicznie połączyć, żeby to wszystko trzymało się kupy i żeby to było prawdopodobne. W przypadku Karola Goduli takich momentów było bardzo wiele, ponieważ materiałów zachowało się stosunkowo niewiele. Niewiele mamy bezpośrednich relacji, on nie miał swoich potomków, dopiero później zaczęto szukać dokumentów o Karolu Goduli, w związku z czym te białe plamy trzeba było zapisać i trzeba było je tak zapisać, żeby one miały sens. Myślę, że to jest najciekawsze. Poszukiwanie i zastanawianie się, jak to mogło być. Zwykle jest tak, że pisząc biografię, koncentruję się na niej przez rok, dwa, kiedy ją piszę, a później zajmuję się już czymś zupełnie innym. Kto będzie kolejnym bohaterem pańskiej książki? Czy jest już taka osoba, której zdecydował się pan poświęcić czas? Ja bardzo bym chciał napisać książkę o Ludwiku XVIII, tak zwanym królu fotel, jak o nim żartobliwie mówiono. Mało kto wie, że w okresie rewolucji francuskiej, w okresie napoleońskim, on się ukrywał w Polsce, głównie w Białymstoku. Później po upadku Napoleona został kolejnym królem Francji. Taki był efekt tych rozwiązań pokojowych. Aczkolwiek zdaję sobie sprawę, że w Polsce będzie bardzo trudno znaleźć krąg odbiorców, które będą zainteresowane tą postacią, no ale zobaczymy. Za 20 metrów pod ziemią grupa teatralna 60+ zaprezentowała adaptację kultowej baśni Kopciuszek. A to wszystko w ramach 10. edycji projektu 60+ Apetyt na kulturę. Chcemy uczcić naszą 10. edycję projektu Apetyt na kulturę, Teatr 60+. Bardzo się staram, żeby co roku panie podpowiedziały mi temat, co do którego piszę scenariusz. No więc
koniec na przykład był pomysł, żeby napisać o NFZ-cie, napisałam. Był pomysł, żeby o podróżach, proszę bardzo. A ostatnio panie wymyśliły, a może by coś zagrać w strojach, w kostiumach, żeby to było takie inne, barwne. No i stąd pomysł Kopciuszka. W dużej mierze jest to tekst Jana Brzechwy, no ale w takim współczesnym trochę myśleniu. Największą radość sprawiają nam próby, dlatego że my się po prostu lubimy. To jest grupa pań, które ze sobą bardzo zgodnie współpracują, przejmują się swoimi problemami, cieszą się radościami, jest zawsze bardzo dużo śmiechu. Bardzo się też staramy, żeby każda miała możliwość kształtowania tego spektaklu, żeby to nie było tak, że przychodzę, narzucam i teraz zrobimy to. Każda się czuje współodpowiedzialna i to chyba jest najważniejszą zaletą tej grupy. Byłam i sklepikarzem, i trochę po scenie biegałam i byłam oczywiście Jolą Mądralińską, czyli damą dworu. Ja natomiast lodziarzem, byłam trochę ochmistrzem, potem zamieniłam ochmistrza na stańczyka, bo uważałam, że stańczyk jest osobą taką wesołą, a jednocześnie plotkarską, potrzebny na dworze jest tańczyk. A ja usilnie zabiegałam o tego księciunia, ale się nie udało, prawda? Nie, no, bo ja pilnowałam. To było straszne. Tyle adrenaliny, radości, dobrej energii. Właśnie po to się przychodzi do Teatru 60+, żeby po prostu podładować tą dobrą energię. No i przekazać dalej, bo chyba dzisiaj po publiczności przekazaliśmy tą dobrą energię, prawda? Mi się wydaje, że już nie mamy tyle tremy, co młodzi. My się po prostu bawimy. Po prostu bawimy się. Bo my się lubimy. Tak, nam nie przeszkadza to, jak wyglądamy, tak? Ważna mamy jest zabawa. Do siebie dystans. No, mamy do siebie dystans i możemy wykonywać wszystkie role. Super wrażenie. Muszę się przyznać, że widzę to drugi raz. Ta przedpremiera miała miejsce już w Zakładzie Energetycznym jakiś czas temu. Nagrałem film, wszyscy już to z uczestników mieli, a dzisiaj chciałem to skonfrontować, wyszlifowali, poprawili, wypięknili, no i wyszło naprawdę wspaniale po prostu. Tak, ktoś już powiedział, historycznie, zabawnie i wszystko to razem wzięte. Także super. Spektakl pełen radości. W ogóle nie czuć, że to grali seniorzy. Tak naprawdę co najmniej 60 minus, a nie 60 plus. Odwaga tych seniorów to faktycznie jest jedno. Scenografia, stroje zasługuje naprawdę na wielki, wielki ukłon, ale także ten talent i ta umiejętność cieszenia się z tego, co robią. Środowisko senioralne w Zabrzu ma się bardzo dobrze, ale przede wszystkim środowisko senioralne chce się rozwijać, chce się bawić, chce się integrować i chce uczestniczyć w życiu miasta. Na dzisiaj to już wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.